Dobrze wszystkim, dobry wieczór. Jestem różni motywi, nama je bardzo, bardzo zależało, żebyśmy wygrali tego meczu, dlatego, że jeszcze mamy realne szanse do play-offa. Widać troszeczkę, że zespół Jeziora jest prawie po sezonie. Myślę, że oprócz tego zagraliśmy widowiskowo dobry mecz, dlatego, że 200 punktów za kibice, fajno oglądać. Co powiedzieć, zespół zagrał, imaliśmy problem w pierwszej kwarty, Jezioro nam je rzuciło powyżej założenia 31 punkt, imaliśmy świetną, skuteczną rzutę za 3 punkty. Później smo u odbrony dużo lepsze grali, z dobrą odbroną przyszedł jej i rzut, dobrze smo biegali, myślę, że rzuciliśmy 58% za 3, 15 trójki, myślę, że to absolutny rekord tego sezonu i to. Dziękuję. Tak jak trener powiedział, w pierwszej połowie mieliśmy w pierwszej kwarcie dokładnie troszeczkę problemy. Graliśmy punkt za punktem, mogliśmy zatrzymać Jeziorowców. I do przerwy ten wynik nie był taki wysoki, bo przerwę trener narzucił nam, żebyśmy zagrali konsekwentnie, że jest 0-0 i musimy być skoncentrowani. Wyszliśmy mocno w obronie, odskoczyliśmy i praktycznie później w połowie trzeciej kwarty już do końca kontrolowaliśmy ten wynik. Także dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Teraz czekamy na mecz w niedzielę z Kutnem, bo walczymy o play-offy do końca. No szkoda, żeśmy ostatni mecz u siebie zagrali słabo. Można powiedzieć, że momentami prawie bez obrony. To z tego, żeśmy rzucali też dużo punktów, jak praktycznie żeśmy nie bronili. Były momenty, chwila, można powiedzieć, w trzeciej, czwartej kwarcie, może tam o 3-4 minuty troszeczkę broniliśmy, a tak praktycznie było bez obrony. Także szkoda, że ten mecz tak się zakończył, ostatni mecz u nas. Zły obraz daje całości sezonu, no ale tak wyszło. Trudno. No tak jak trener mówił, zabrakło nam konsekwencji w obronie i za dużo głupich strat zrobiliśmy. No i co? Trzeba zapomnieć jak najszybciej o tym meczu. Mamy jeszcze jeden mecz i koniec sezonu, więc trzeba powalczyć, pokazać charakter jeszcze. Fajnie było wygrać ten mecz, ale niestety nie wyszło. I co tu dużo mówić? Gratulować Coruniowi. Tyle. Dziękuję. Myśmy się zwrócili z prośbą do pana prezydenta o wsparcie finansowe. Z tego co mogę powiedzieć, to zadeklarował, że pomoc będzie finansowa. Zobaczymy jaka. Myśmy tam zasugerowali jakie kwoty minimum, żeby mieć. Prawdopodobnie ma być to czy w kwietniu, czy w maju na sesji. Mam nadzieję, że rozmawiałem z częścią, większością radnych. Tylko mogę potwierdzić to, co ja usłyszałem, a jak będzie, to się okaże, że będą na tak. Także wydaje mi się, że ta koszykówka jeszcze będzie. A na jakim poziomie i tym, no ciężko powiedzieć, to cały czas się kręcimy wokół pieniędzy i to wiadomo o co chodzi. Im więcej jakiś tam szkielet, coś tam jest, będziemy się rozglądać, że na pewno. Ewentualnie, jeżeli zespół będzie grał w ekstraklasie za obcokrajowcami jakimiś po prostu. No i zobaczymy, jakąś tam wizję mamy. Mam nadzieję, że Wal zostanie. Jest Kuba Patoka, jest Płynarski, jest Wojdyl. Na pewno będziemy chcieli w przyszłym roku już rycerza ustawiać, żeby był zmiennikiem pierwszym jedynki na swojego chłopaka Starnobrzega. Może to być kilka lat, tak jak Zych kilka lat u nas grał na dobrym poziomie. No i tak oceniając sezon, to paradoksalnie można powiedzieć, moje przynajmniej jest zdanie takie, że na pewno nie jest gorsze od tamtego. No szkoda tych, mówię, no dzisiaj z Treflem, dwa z Koszalinem i chyba dwa z Toruniem, to były takie, można powiedzieć, lania. Takie, ale no mówię, było bardzo dużo meczy, jednym, dwoma. Wygraliśmy 7 na 30, w tamtym roku było 7 na 32, w tym było 3 z Kotwicą, gdzie z całym szacunkiem dla Kotwicy praktycznie od połowy sezonu to tam nie było zespołu.
zespół troszeczkę charakteru. Wiadomo, że za Johnsonem to, co wyszło, gdybyśmy, mówię, no już nie chcę o tych pieniądzach mówić, bo to już jest nudne, ale gdyby on został, to uważam, żebyśmy naprawdę dużo jeszcze namieszali, bo on miał tą wolę walki, werwę, dawał zespołowi, którą po prostu wierzył. Może tu teraz próbowano, tam próbował Wysocki, próbował Miller, próbował ktoś być liderem, ale to jednak nie to i po prostu nie mają tego pociągnięcia, że chłopcy za nimi pójdą, tej energii takiej, powiedzmy chemii takiej, prawda? No także na pewno będziemy szukać zawodnika pokroju właśnie Johnsona, takiego combo wysokiego i rozgrywającego, prawda? No, i jakiegoś jeszcze Polaka, taką dwójkę, jedynkę. No mówię, miedzi jest tyle, ile będzie i trzeba będzie jakoś to skroić, ale mówię, no tak mi się wydaje, bo doszło w tym roku 5 zespołów z bardzo dużymi budżetami i w stosunku do tamtej to liga jest o wiele mocniejsza, prawda? I to szczerze sobie można powiedzieć, a my w tym okrojonym składzie można powiedzieć, że połowę sezonu graliśmy to jak Młynarski, to Williams, to Johnson i to potem bez Ukraińca i zawsze tych dwóch nie było, prawda? Więc, no, ale to nie to, że tam się skarżymy, no, tylko że po prostu tak było i mówię, no brakowało no, jednego, dwóch zwycięstw. Ten ze startem, z Kutnem, byśmy wygrali tutaj, to byśmy te trzecie, czwarte od końca suplanowaliśmy, byśmy zdobyli i to by na pewno był duży sukces. No ale mówię, no 5-6 meczy w kosze. W Zielonej Górze mieliśmy 7 punktów, 3 minuty, szkoda, żeśmy ten mecz przegrali, także 6-7 spotkań, końcówki, dużo meczy po walce, no i mówię, no tych 5-6 meczy, takie porządne lanie, żeśmy dostali, tak to mniej więcej wygląda.